Wspaniałe widowisko zapewnili nam zawodnicy Dekorglasu Działdowo, rozprawiając się przed własną publicznością z drużyną Dojlidy Wschodzący Białystok. Po trzech partiach niedzielnego meczu to goście byli bliżsi zwycięstwa, prowadząc 2-1. Wygrane w ostatnich partiach Wang Yanga i Jiego Wrablika sprawiły jednak, że mogliśmy cieszyć się z końcowego triumfu 3-2 dla naszych. W dzisiejszej konfrontacji z drużyną z Dojlid byliśmy faworytem z racji miejsca w tabeli. Zajmowaliśmy pierwsze miejsce przed tym spotkaniem, drużyna gości ostatnie miejsce. Natomiast na papierze tak to wszystko nie wyglądało, gdyż myślę, że zawodnicy z Dojlid, patrząc na ranking światowy, byli wyżej klasyfikowani niż nasi zawodnicy. My nie graliśmy w swoim najsilniejszym składzie. Drużyna z Dojlid wystąpiła w swoim najmocniejszym zestawieniu i wiedzieliśmy, że czeka nas naprawdę bardzo, bardzo ciężkie zadanie, gdyż docenialiśmy klasę rywala. Gosz, Wang Zengqi i Platonów, naprawdę trzeba się dużo napracować, żeby odnieść z nich zwycięstwo. I dzisiaj naprawdę udało nam się odnieść, myślę, że super wynik, wygrywając 3-2. Bardzo się cieszymy z tego zwycięstwa. Myślę, że przed spotkaniem w ciemno bym wziął taki wynik, gdyż wiedziałem, że to spotkanie na pewno nie będzie łatwe. Cieszę się, że potrafiliśmy w ciągu 2 dni tak się zmobilizować, że odnieśliśmy 2 zwycięstwa. 2 dni temu wygraliśmy 3-0 z Bydgoszczą, dzisiaj wygrana 3-2. Znowu wyszliśmy na te jakby właściwe tory. Mam nadzieję, że ta ligowa, superligowa potyczki z następnymi drużynami będziemy także przechylali na naszą korzyść. Podsumowując to dzisiejsze spotkanie, pierwsza gra myślę, że mogła być kluczowa dla losu spotkania, gdyż Wang Yang spotkał się z Platonowem. Tu Wang Yang był faworytem, gdyż w tamtym sezonie grał dwukrotnie z tym zawodnikiem, dwukrotnie dość łatwo i przekonywująco wygrał. Dzisiaj Paweł Platonow postawi naprawdę bardzo, bardzo wysoko poprzeczkę i tutaj prócz dobrej gry Wang Yanga dopisało mu też szczęście, gdyż w ostatnim secie przegrywał 8-4. Platonow już był bardzo bliski odniesienia sukcesu, miał piłkę meczową, jednak tu w tej końcówce wytrzymał Wang Yang i odniósł zwycięstwo, czym ułatwił nam nieco zadanie w późniejszych konfrontacjach. Druga konfrontacja, gra Jiego Wrablika i Wang Zengqi. Myśleliśmy, że tutaj chcieliśmy trafić z takim ustawieniem, gdzie Jiří Wrablík tu przed naszą publicznością nie doznał jeszcze goryczy porażki z zawodnikiem Wang Zengqi, bodajże 4-krotnie wygrywał. No dzisiaj to Wang Ji był bardziej aktywniejszy, bardziej pewny siebie i że nie mógł znaleźć właściwego rytmu gry. To jakby po cały czas, cały ten przebieg tego spotkania był pod dyktando Wang Zengqi. Myślę, że dość nieoczekiwanie, choć oczywiście Wang Zengqi jest to zawodnik klasy światowej, ale iż akurat potrafił tutaj z nim wygrywać. Mecz 1-1, trzecia gra. Paweł Fertikowski spotkał się z zawodnikiem z Indii Goszem. No tutaj wiedzieliśmy, że zawodnik z Indii to jest też zawodnik bardzo grany na arenie międzynarodowej. Mieści się w pierwszej setce rankingu światowego. Widać było troszkę większe doświadczenie, szczególnie w tych końcowych momentach, gdyż Paweł Fertikowski w 2 pierwszych setach miał piłki setowe. Niestety nie dowiózł tego. Myślę, że gdyby jeden z tych 2 setów padł łupem Pawła, ten mecz mógł potoczyć się inaczej, ale tutaj ta gra Pawła była bardzo dobra i tutaj absolutnie jestem zadowolony jakby z jego dyspozycji dzisiejszej, choć wiemy, nad czym musimy jeszcze pracować i to stale czynimy. Czwarta gra spotkania, gdzie Wang Zengqi i Wang Yang, czyli ten pojedynek jedynek, był dla nas taką dużą, dużą niepewnością i z obawą podchodziliśmy do tego spotkania, gdyż Wang Yang w wcześniejszych konfrontacjach z Wang Ji miał duże problemy. W większości tych spotkań przegrywał. Wiemy, że Wang Zengqi gra bardzo dobrze na ten defensywny styl gry. No tutaj Wang Yang dzisiaj odniósł super, super zwycięstwo, czym doprowadził do remisu. Gra była bardzo widowiskowa, wiele tych piłek utrzymywało się na stole. Bardzo dobrze bronił, bardzo dobrze też kontratakował Wang Yang. I myślę, że tutaj potrzebował tych zwycięstw, bo on potrzebuje nabrać pewności. Cały czas u mnie znajdował wsparcie, cały czas wierzyłem w tego zawodnika i dalej wierzę. Dzisiaj myślę, że przekonał część tych kibiców, którzy nie do końca jak gdyby doceniali klasę Wang Yanga, bo to jest naprawdę bardzo dobry zawodnik.
myślę, że w tych trudnych momentach, jakie miał, należało mu dać dużo więcej wsparcia i teraz jeszcze, a myślę, że odpłaci nam się super postawą w tej drugiej części sezonu. I piąta gra dzisiejszego wieczoru, absolutnie całkowicie pod dyktando Jerzego Wrablika, który te najtrudniejsze momenty świetnie wytrzymuje psychicznie. To on był zdecydowanie aktywniejszym i zdecydowanie bardziej pewnym siebie w tej grze z Pawłem Platonowem i bardzo łatwo i dość przekonywująco wygrał, czym wprawił nas w ten super, super nastrój postawił kropkę na D, wygrywając 2-0. Także jesteśmy bardzo, bardzo zadowoleni. Zwycięstwo 3-2. Otrzymujemy jak na razie pozycję lidera w Lotto Super Lidze. Także już z nadzieją patrzymy w przyszłość. Czeka nas teraz wyjazdowy pojedynek w Lidze Mistrzów z faworyzowaną drużyną Borussii Düsseldorf. Na pewno tam postaramy się zagrać jak najlepiej. W każdym meczu podchodzimy maksymalnie skoncentrowani, obojętnie kto jest po drugiej stronie, czy to rocznie słabszy rywal, czy ten najlepszy. Staramy się zagrać swój najlepszy tenis i dać siebie wszystko, co tylko możemy. Nie odpuścimy tam absolutnie żadnej piłki i postaramy się sprawić niespodziankę. Ale już zaraz, bo dwa dni po tym spotkaniu w Lidze Mistrzów w Düsseldorfie czeka nas tutaj przed własną publicznością pojedynek z AZS-em Gdańskim. Także tam najprawdopodobniej będziemy wzmocnieni zawodnikiem z Azji. Także teoretycznie ten skład nasz będzie silniejszy. I później czeka nas jeszcze wyjazd do aktualnego mistrza Polski Grodziska. I zakończymy to spotkanie u siebie z Wartą Kostrzyn, także trzy pojedynki w Lidze Polskiej nam pozostały do końca i dwa pojedynki w Lidze Mistrzów. Po niedzielnym pojedynku fotel lidera wciąż należy do drużyny Dekorglasu. Podopieczni Piotra Kołacińskiego mają na swoim koncie 17 punktów. Tabelę zamykają do Lidy wschodzący Białystok, Warta Kostrzyn i 3S Polonia Bytom. Następny mecz nasi tenisiści zagrają w piątek 1 grudnia o godzinie 18 we własnej hali z drużyną AZS Gdańsk.